To jest 8:10. Podcast Gazety Wyborczej. W dzisiejszym odcinku Jest weekend, więc w 8:10 zapraszam państwa do Archiwum Radia Książki Michał Nogaś. Dzień dobry. 8:10. Podcast Gazety Wyborczej. Dziś zaproszenie do miasteczka w klimacie Twin Peaks. Przed nami rozmowa z października 2019 roku z Dominiką Słowik, autorką Zimowni, książki, za którą Dominika w styczniu 2020 roku odebrała paszport polityki. Przenieśmy się do czasów nie tak odległych i do miejsca, w którym dzieją się rzeczy nie do końca jasne. Miłego słuchania. Książki, magazyn do czytania, wyborcza.pl oraz Audioteka przedstawiają. Radio Książki. Rozmowy o literaturze. Dzień dobry Państwu. 85. wydanie radio książki. Wspólne przedsięwzięcie wyborcze.pl Książek, Magazynu do Czytania i Audioteki, które nas gości. A tym razem w studiu Dominika Słowik. Dzień dobry. Dzień dobry. Powraca po. Ile to już lat? Po czterech latach ponad czterech latach. Po debiucie, którym był świetnie przyjęty atlas Doppelganger, a teraz Zimowla. Powieść, no, jak powiem, że wielka objętościowo, to niczego nie powiem poza tym, że ogromna liczba stron, ale też powieść w jakiejś mierze totalna. To chyba nie jest złe słowo, dlatego że całkowicie angażująca czytelnika, już nie mówię o autorce, ale też. W tekście jest tak wiele wątków, odniesień, sytuacji, które zmuszają do zastanowienia się, refleksji, kojarzenia faktów z piątego rozdziału z tym, co w 28, że naprawdę książka pochłaniająca całkowicie czytelnika, przynajmniej mnie. Mam nadzieję, że innych również. Wątków do rozmowy moglibyśmy mieć mnóstwo, ale zacznę hmm, od pytania o to, czy kiedykolwiek miałeś coś wspólnego z pszczołami. Spodziewałaś się tego pytania? Ja, ja w ogóle bardzo poprosiłam wydawcę, kiedy zaniosłam mu książkę, żebyśmy nie promowali książki pszczołami. Mhm. Ale tak, spodziewałam się tego pytania. No, jest to coś, co się zapewne nasuwa wielu czytelnikom na myśl, ponieważ pszczoły stanowią. Dość istotny element krajobrazu w książce i nie przez przypadek używam tutaj słowa krajobraz. I kiedy po raz pierwszy zadano mi te pytania o pszczoły, ja sobie uświadomiłam coś, z czego nie zdawałam sobie sprawy pisząc, że rzeczywiście ten wątek, jako jeden z nielicznych, ma źródło w mojej autobiografii, bo ja na ogół nie piszę autobiograficznie. Nie, jest to dla mnie jakieś przekraczanie takiej intymności, której ja nie lubię. Czyli możemy wyjaśnić od razu, że opowiadająca tę historię narratorka nie jest tobą. Nie, nie jest mną. Zdecydowanie. To może dobrze w sumie. No, myślę, że myślę, że w wielu aspektach tak. Natomiast jeśli chodzi o te pszczoły, to właśnie kiedy po raz pierwszy mnie o to zapytano, ja sobie nagle przypomniałam, i to też jest ciekawe, jak ta pamięć pracuje, i to jest coś, o czym też pisałam w książce, nagle przypomniałam sobie, że przecież oczywiście, że mój dziadek miał pszczoły, miał, miał ul, a w pewnym momencie chyba nawet dwa ule z pszczołami. I to trzymał te pszczoły przez kilka dobrych lat. Ja jeździłam do dziadków na wakacje co roku. To była taka moja kraina dzieciństwa, taka, taka sielska dokładnie. I pamiętam, że te pszczoły one były pomiędzy domem a lasem. I jeśli ja chciałam pójść w tamtą stronę, musiałam koło nich przejść. i Ja się ich bardzo bałam, bo mnie nimi straszono. Znaczy nie straszył mnie nimi dziadek, tylko straszyła mnie babcia, straszyli mnie inni członkowie rodziny. I to nie tak złośliwie, tylko byli przekonani, że te pszczoły mogą mi zrobić krzywdę. I pamiętam też, że dziadek robił, miał miód z, ty, z tych uli. Natomiast ten miód był, nie wiem czy nie smakował członkom rodziny, czy nie przepadali zamianom, ale tego miodu było zbyt dużo. I, I te słoiki faktycznie się kumulowały, i nie było ich tak dużo jak w książce. Ale pamiętam, że tego miodu był nadmiar. I, I ten nadmiar mi się właśnie przypomniał, kiedy już książkę napisałam. Pytanie jest: oczywiście ma związek z fabułą książki. Jeden z bohaterów jest pszczelarzem. Są też od razu dodajmy osy, które na przykład można znaleźć w owocach gruszki. Gruszy, ale pszczoły mają związek z tytułem, bo kiedy się czyta uważnie zimowlę, to w pewnym momencie czytelnik, nie mający pojęcia o pszczelarstwie tak jak ja, mówiący te słowa, dostaje wyjaśnienie, czym jest zimowla. Tak, zimowla to czas zimowania pszczół. Czas, kiedy są zamknięte w ulu, w pewnym sensie uwięzione w tym ulu. Czas może nie snu zimowego, bo pszczoły nie śpią, ale czegoś, co w ich pszczelim życiu jest takim odpowiednikiem snu zimowego. I to jest tytuł, który w ogóle pojawił się bardzo późno. Ja bardzo długo nie wiedziałam, jak ta książka się będzie nazywać, i właściwie już, już pod sam koniec pisania znalazłam to słowo. I ono z wielu względów. Pasowało mi do fabuły. Ja lubię takie tytuły, które stanowią część treści książki, które, które nie są po prostu zachęceniem albo ozdobą, ale które Dają dodatkowe możliwości interpretacyjne I, i mam wrażenie, że zimowla, przynajmniej taką mam intencję, żeby, żeby tak brzmiała. Plus bardzo mi się podoba to, jak to słowo, jakie to słowo wywołuje w ludziach reakcje, ponieważ no, nie jest to słowo powszechnie znane, ja też go nie znałam wcześniej, więc na ogół wszyscy, którzy je słyszeli po raz pierwszy, myśleli, że ja je sobie wymyśliłam. I to powodowało bardzo różne skojarzenia, taki bardzo szeroki wachlarz skojarzeń, czasami takich, których się nie spodziewałam, a potem, kiedy dowiadywali się, że to słowo istnieje, wpadali w taki karb rzeczywistości nagle z tego pola wyobraźni, i, i to była też taka moja intencja przypisania, żeby ta książka w taki sposób działała. Zimowla to jest, o ile pamiętam z książki, ten moment między ostatnim wylotem pszczół z uli jesienią, a pierwszym wylotem. Wiosną, więc no, kilka miesięcy, jeżeli zima jest sroga. Są takie tematy w Twojej książce, wciąż jeszcze nie mówimy o czym ona jest, ale chcę ustalić się... Ja chyba w ogóle nie potrafiłabym opowiedzieć o czym ona jest. No, pewne wątki główne myślę możemy nakreślić za chwilę, ale są takie tematy jak właśnie pszczelarstwo, czy kwestia języka, bo w pewnym momencie... Pani lingwistka z dalekiego miasta ma zbadać, w jakim języku mówi lub śpiewa jedna z bohaterek, które pewnie musiały wymagać jakiejś konsultacji. Kiedy czytałem Zimowlę, myślałem sobie, to nie tylko jest talent pisarski, ale też potrzeba konsultacji, zdobywania wiedzy, więc właściwie zaangażowanie totalne. Tak, ta książka była taka... W ogóle był czas w moim życiu, kiedy ja myślałam wyłącznie o tej książce. Większość rzeczy, które czytałam, czytałam w kontekście tej książki. Nie konsultowałam jej, nie konsultowałam tej treści za bardzo. Czyli sama się dowiadywałaś. Raczej sama, mhm. sama czytałam, doczytywałam. Najwięcej rzeczy konsultowałam tak naprawdę z moimi bliskimi, którzy pamiętali czas PRL-u, bo tam było kilka takich takich drobiazgów, które mi nie dawały spokoju, których ja sama nie mogłam pamiętać, ja też nie potrafiłam znaleźć nigdzie. To, to raczej były takie mm, osobiste doświadczenia PRL-u, co, co jest wiarygodne, a co nie. Trochę nieładnie pytać, ale przypomnę. Dominika jest rocznik 1988. No właśnie, czyli to już jest końcówka końcówki PRL-u. Tak, tak, więc ja już, ja już PRL-u jako takiego świadomie nie pamiętam, natomiast pamiętam dobrze transformację. To teraz tak, mówiłaś o tym, że nie jesteś sama w stanie powiedzieć, o czym ta książka jest do końca, dlatego że tu jest mnóstwo historii, które się spotykają, przenikają. To jest grzebanie w przeszłości wielu bohaterów. Wiele wątków, które spotykają się w najmniej spodziewanym momencie, i potem znowu uciekają od nas na jakiś czas, by kilkanaście rozdziałów potem powrócić. No ale czymś, co łączy te wszystkie wątki, jest miejsce. Cukrówka. Co to jest za miejsce? Cukrówka to jest fikcyjna miejscowość. Ona tak naprawdę nie istnieje. Oczywiście jest tu lokowana na mapie w mniej więcej realnym miejscu, gdzieś w okolicach Makowa, na trasie z Wadowic. Natomiast jest to miejsce, które ja sobie wymyśliłam, ale ma ukradzioną nazwę od faktycznie istniejącej miejscowości, ponieważ moja babcia, jedna z moich babci, pochodziła z, ze wsi pod Radomiem, pod Zwoleniem. Stamtąd pochodzi cała część mojej rodziny, i z racji tego, że babcie są istotne, mam wrażenie, w, znaczy babcie są istotne w tej książce, i też zadedykowałam tę książkę babcią. Chciałam jakoś w jakiś sposób przemycić to w, też w treści, więc wieś Cukrówka, czy też miasteczko Cukrówka, to, to jest nazwa geograficzna, która przewijała się w, w opowieściach mojej babci, ponieważ tam jeździła na targ, kiedy była młodą dziewczyną. i po prostu sobie to wzięłam. Natomiast jeśli chodzi o moją drugą babcię, to z kolei Dolina Zmornicka pochodzi od, od rzeki, która płynie niedaleko, niedaleko domu mojej babci, chociaż do końca nie jestem przekonana, czy ona tam płynie. Kiedyś widziałam, kiedyś błąkając się po okolicy, widziałam taki znak z Mornica, wskazujący na rzekę, ale potem, kiedy po jakimś czasie chciałam to sobie już zlokalizować w komputerze, skorzystając z nowoczesnych wyszukiwarek, nie mogłam niczego takiego znaleźć, więc może sobie gdzieś to po drodze wymyśliłam. Ale tak, to są właśnie, to są jedyne takie rzeczywiste, rzeczywiste haczyki trzymające tę przestrzeń na mapie, a, a reszta jest wymyślona. Wiele nas dzieli, ale łączy jedna rzecz. Jedna z moich babci też była z Podradomia, więc. No. Mamy, może się znały. Być może mamy wspólne <gry> korzenie nawet. Ta cukrówka jest tym miejscem, w którym dzieje się wiele zaskakujących rzeczy. Wydarzają się sprawy, o których niektórzy myślą, że są cudami. Ktoś inny powie, że wydarzają się rzeczy straszne. Gdzieś przy okazji pojawienia się Twojej książki i próby opowiadania co to może być ta zimowla? Nawet pojawiły się takie opisy, że trochę jest ta cukrówka takim polskim Twin Peaks, że trochę atmosfera z tej książki przypomina to, co wydarza się w Stranger Things, bardzo popularnym serialu, i nie można od tego uciec. Chociaż wydarzenia, które, których bohaterami albo świadkami są twoi, e, e, są osoby z twojej książki, prędzej czy później często znajdują racjonalne e, wytłumaczenie, to jednak atmosfera, którą kreujesz. Może wielu czytelników w tę stronę jakoś prowadzić. No bo faktycznie, Cykrówka jest miejscem, w którym wydarzają się rzeczy dla wielu trudne do zrozumienia. I teraz na przykład, nie wiem, co z tej ogromnej puli dziwnych sytuacji można by wybrać. No może Matkę Boską. Bo to z kolei się łączy z inną potężną powieścią, czyli z kultem Łukasza Orbitowskiego. Tak, to w ogóle bardzo śmieszne, że my w podobnym czasie razem z Łukaszem zajęliśmy się takim tematem, nie, niezależnie od siebie, bo nie rozmawialiśmy o tym. Więc myślę, że te, te książki były pisane w pewnym momencie równolegle. Ale ten obecność maryjnych wątków w literaturze polskiej, myślę, jest nieunikniona. No bo mieszkając w Polsce, która jest Królestwem Matki Boskiej. Jeszcze na południu. Jakoś, dokładnie. Trzeba się do tego jakoś, jakoś odnieść. Jeśli chodzi o pytanie o, o tę atmosferę grozy, to ja muszę przyznać, że kiedy usłyszałam po raz pierwszy te porównania, byłam zaskoczona i to pokazuje, jak czasami bardzo autor jest nieświadomy tego, co sam pisze, bo dla mnie ta książka w, ogóle w moim mniemaniu nie miała takiej atmosfery. Natomiast jeśli chodzi jeszcze właśnie o te wszelkie, wszelkie cudowności, ale też poczucie zagrożenia ufundowane w dużej mierze na takim imaginarium katolickim. To jest taka moja próba opisania rzeczywistości w Polsce, która w wielu obszarach wchodzi w sferę sakrum, ale to jest takie polskie sakrum, które, bazując na katolicyzmie, ma w sobie bardzo wiele zabobonu, bardzo wiele mitów lokalnych, gdzie nawet ten kult Matki Boskiej jest jakiś taki, jest totalny, jest silniejszy, jest. Momentami wydaje się, że nawet jest taki trochę niekatolicki. I mnie to, mnie to bardzo, bardzo fascynuje, jak, jak w Polsce, w której teraz na przykład Triumfy święcą wszelkie ruchy związane z tak zwanym Altmedem, z najróżniejszymi teoriami spiskowymi, absurdami nienaukowymi, gdzie to zatacza coraz szersze kręgi, coraz więcej ludzi jest w to zaangażowanych i to. Zaczyna się pojawiać w debacie publicznej i zaczyna wpływać po prostu na zachowania ludzi w społeczeństwie, jak to w doskonały sposób czasami bywa łączone z religijnością i że w tym nie ma, nie dostrzega się sprzeczności. Więc o tym też trochę jest ta książka i postać ojca, tak. Ojca, który rzuca pewnego dnia pracę w urzędzie, by stać się kimś między wyżem a chiwomantą, ale też osobą, która. No właśnie, stawia horoskopy filmowe, szuka koniecznie cudów, żeby znaleźć dowód na to, że się nie myli, że jego decyzje były słuszne. Wracając jeszcze na chwilę do Matki Boskiej, to powiedzmy, że w cukrówce ona po prostu pewnego dnia zaczyna żewnie płakać. Tak, tak, zaczyna, zaczyna pewnego dnia żewnie płakać, i, i staje się to jednym z najważniejszych punktów w historii miasta. Właściwie konstytuuje historię tego tak. niewielkiego miasteczka, które powstało po II Wojnie Światowej. To jest jeden wątek. To, co się dzieje wokół obrazu, który ginie, potem pojawia się figura, zresztą są tam wspaniałe opisy, no, balansujące, powiedziałbym z takim... Znaczy, dość odważne chociażby opisy tego, jak główka Matki Boskiej w tej figurce się kiwa i można w nią rzucić kamieniami i jak kiwnie na tak, to znaczy, że Pytanie, które zadaliśmy, będzie miało pozytywną odpowiedź, na przykład albo ktoś umrze, albo nie umrze i tak dalej. No, cała ta właśnie ludowa zabawa, która gdzieś styka się z katolicyzmem, ale nie do końca osadza się na wierze, jest tu bardzo ciekawie opowiedziana. W związku z czym muszę o to zapytać, czy to jest tylko i wyłącznie wymysł, czy po prostu obserwowałaś to też na własne oczy? Nie, to, jest, to nie jest moje osobiste doświadczenie. Ja nie pochodzę z jakiegoś takiego bardzo religijnego środowiska, więc to jest raczej coś, co wszyscy obserwujemy na co dzień. Mieszkamy, mieszkamy w kraju, w którym po prostu nie da się uciec od rozmowy o wierze, od wiary. I o tym też jest trochę ta książka: o tym, że wiara nie jest, nie jest wyborem, że nie jest decyzją. Poszczególnego człowieka. Nikt nie, nie wstaje pewnego dnia i nie decyduje, będę wierzył, albo nie będę wierzył. Tak samo brak wiary uważam, nie jest wyborem. No, wręcz w takich sytuacjach, jak w, jakie mają miejsce w rodzinach w cukrówce, to jest to jakiś rodzaj przymusu społecznego. Tak, to w ogóle jest książka. Dla mnie jednym z ważniejszych wątków, to jest wątek tego, jak jednostka odnajduje się w, w obliczu narzucanych norm społecznych. Albo nie. Albo nie, I, i jak reaguje społeczność, kiedy te normy są w tak dobitny sposób łamane, i to jeszcze przez osobę, która powinna się im najbardziej podporządkować, czyli przez dorastającą dziewczynę. W ogóle dla mnie kobiecość tam jest ważna i, i Matka Boska też dlatego, bo jest to dla mnie dość ironiczne, że, że w kraju, który, który często ma ostatnie nie po drodze z prawami kobiet, jednocześnie tak silnie no, i tak obecna jest ta kobiecość w religii. I dlatego, dlatego też starałam się opisywać Matkę Boską w książce nie jako matkę boską, tylko właśnie jako nie matkę, jako, jako kobietę. Tak, to zresztą też widać doskonale w Zimowi, że ta wiara, to oddawanie się w opiekę, pod obronę, no często ma wiele wspólnego z brakiem refleksji jakiejkolwiek. Ja myślę, że to ma wiele wspólnego nie tyle z brakiem refleksji, tylko ze strachem. U mnie w ogóle ta książka wyrasta z mojego strachu. I ja tak naprawdę, ja rozumiem ludzi, którzy szukają, którzy w, w obliczu zjadającego ich lęku szukają różnych rozwiązań, żeby sobie z tym lękiem poradzić. To może nie jest moje rozwiązanie, ale rozumiem, dlaczego, dlaczego tak jest. Natomiast. Tak jak mówię, u mnie samej ta książka trochę wyrasta ze strachu i jeśli ktoś by mnie miał pytać, do której postaci jestem najbardziej podobna, bo to jest w ogóle ulubione, ulubione pytanie zwykle w trakcie wywiadów, czy jestem którąś postacią albo czy narczatorka, to ja, to ja myślę, że jestem najbardziej podobna do ojca. Pamiętam, jak w styczniu, kiedy skończyłam już pisać, przeglądałam moje stare notatki. Zwykle kiedy zaczynam pisać, to to najpierw piszę ręcznie, wymyślam pisząc ręcznie, więc miałam taki stos zapisanych kilka lat wcześniej notatek, których już sama w dużej mierze nie pamiętałam i przeglądając je, ja zobaczyłam, że tam się przewija bardzo dużo notatek na temat obecnej sytuacji politycznej, na temat napięć, które wtedy się, wtedy się wydarzały. Takiego Ogólnego, globalnego strachu, który dzisiaj bardzo urósł. Dzisiaj jest już elementem głównej debaty, globalnej debaty politycznej. Mówi się już też o, o klimacie, ekologii, ale cztery no, lata temu, kiedy ja zaczynałam to pisać, to było takie podskórne. I dla mnie to był główny, główny motor, jak sobie uświadomiłam w ogóle po latach, do, do, do napisania tej książki. I, i myślę, że, że stąd też ci ludzie, którzy, którzy uciekają się. Do tego, co mają, do takiego rodzaju pocieszenia, jakiego zostali nauczeni, jakie jest im ofiarowanym. Dlaczego się boisz najbardziej? <laughs> nie wiem, nie, nie, nie chcę odpowiadać na takie pytania. Może, że to jest takie bardzo intymne pytanie, ale no, wiesz, powinniśmy się chyba wszyscy dzisiaj bać tego samego, czyli tego w jakim stronę jaką stronę zmierza świat. Wszyscy powinniśmy mówić o katastrofie klimatycznej, bo to inaczej już się tego nie da nazwać. No są tacy, którzy uważają, że to wyssane z palca. No są tacy, no, są tacy, którzy uważają, że wiele rzeczy są jest wyssanych z palca. Natomiast no, w ogóle media nie powinny poświęcać uwagi Takiemu historycznemu negowaniu odkryć naukowych, faktów naukowych. To nie są nawet odkrycia, są fakty naukowe. Nie, nie ma z czym dyskutować. Dlatego też mam wrażenie, że to jest największe wyzwanie, przed którym stoi współcześnie i literatura, i sztuka. W jaki sposób mówić o tym, bo każdy jakoś musi albo o tym mówić, albo świadomie o tym nie mówić, co też będzie wyborem. To, o czym przed chwilą powiedziałaś, do czego się przyznałaś, że te tematy, które. Teraz są omawiane publicznie bardzo często i które też można znaleźć w zimowni. Pojawiły się u ciebie już kilka lat temu w tych notatkach, czułaś to podskórnie, co było takim, bo to jest bardzo ciekawe zjawisko, patrzeć na to, jak pisarze często młodsi i starsi wiekiem i doświadczeniem, potrafią pewne rzeczy przewidzieć, przeczuć. Co sprawiało wtedy, kiedy zaczynałaś pisać te notatki? Pół dekady temu, że już czułaś, że to nadejdzie. Bo to jest e, bardzo hmm. zastanawiające. Wiesz, ja pamiętam z tamtego czasu takie poczucie przesytu, takie poczucie przesytu, które może ktoś nazwałby jakimś takim punktem kulminacyjnym. Rodzaj takiej, takiego spokoju, gdzie ludzie wtedy głosili jakiś koniec historii, a jednocześnie. Powoli na peryferiach zainteresowania polityki europejskiej zaczynały się dziać rzeczy, które były bardzo niepokojące. Zaczynały się pojawiać tematy poboczne wtedy, nie w główny, głównym nurcie, które po prostu budziły strach i lęk. I, i ciężko było nie mieć takiego poczucia, że, że coś zaraz gruchnie i runie. Ja nie wiem, czy coś gruchnęło i runęło, no ale cztery lata temu, a dzisiaj mam wrażenie, że. Żyjemy w zupełnie innej świadomości tego, jaki jest świat. Dominika Słowik dzisiaj jest gościem radia książki. Zimowla już się ukazała, jej nowa, monumentalna powieść, naprawdę. To posłuchajmy pierwszego fragmentu, który przeczyta Dominika i który zapewne doskonale Państwa wprowadzi w klimat tej powieści, żeby zrozumieć, co tam się dzieje w tej cukrowce. Tak naprawdę wciąż nie mam pojęcia, kiedy zaczęła się ta historia. Czy w roku cudu stanu wojennego, W dniu, w którym Misza wymyślił wzgórze? A może wtedy, gdy ojciec zaczął liczyć znaki? Kiedy zniknęła babka? Gdy przyśnił jej się bagnet? Kiedy ja zjadłam Biblię, a matka zamieniła się w syrenę? Czasem jestem niemal pewna, że wszystko zaczęło się drugiego kwietnia. To wtedy zobaczyliśmy ubłoconego pszczelarza wracającego z lasu. Chociaż przecież wcale nie o niego chodziło. Świętowaliśmy zbliżające się urodziny Miszy. Pamiętam, że tamtej nocy wiał Halny, ten sam Halny, który wprawiał w stupor esbeckie dusze zaklęte w kurach i pozbawiał spokoju mojego wyczekującego końca świata ojca. Zasiedzieliśmy się na wzgórzu i wracaliśmy do domów już po północy. Wszystko przez to, że motorynka się popsuła. Misza nie mógł pojechać jak zwykle pod słowacką granicę, więc przyniósł ze sobą jakąś dziwną trawę, którą załatwił od znajomego w Wysokiej. Musiała być w czymś moczona, oszukana na wadze, bo mocno nas otumaniła, a biedny Hans się pożygał. Dlatego wracaliśmy tak późno. Wokół dudniło zupełnie nierzeczywiste wycie przetaczającej się przez Dolinę Wichury. Kłęby powietrza dusiły nas, jakbyśmy się zgubili w niewidzialnej zaspie. Opustoszałe o tej porze ulice miasta pokryte były resztkami topiącego się śniegu, który spadł kilka dni wcześniej w nagłym nawrocie zimy. Co chwilę zapadaliśmy się w ciemność pomiędzy rzadko rozstawionymi przy drodze latarniami. Słabe żółte światło lamp wisiało w zamglonym powietrzu, i miałam wrażenie, że wiatr przemocą wpycha mi całe tumany tej latarnianej poświaty w usta i w nos jak watę. Szliśmy szybko, wiało coraz mocniej. Pod nogami pryskały lodowate kałuże. Wycie wiatru zamieniło się w głuchy łoskot i nagle przeraziłam się, że wichura mnie porwie, oderwie od ziemi, poniesie w górę ponad miasto i wyrzuci daleko ponad dolinę. Poczułam się przez krótką chwilę jak w 1994 roku, kiedy ojciec zabrał mnie na wycieczkę pod okno Jaruzelskiego, a ja wznosiłam się nad chodnikiem uczepiona dłoni taty jak balonik. Chociaż nie wierzyliśmy w głupie plotki krążące po mieście, to jednak czuliśmy się nieswojo, wracając samotnie przez opustoszałą cukrówkę. Może naprawdę zadziałał kiepskiej jakości narkotyk, a może ten halny, który doł z niespotykaną siłą? Dość, że niespokojnie rozglądaliśmy się na boki. Zauważyłam, że Hans co kilka metrów rzucał za siebie nerwowe spojrzenie. W pewnym momencie wszyscy troje, bez żadnej przyczyny, jeszcze przyspieszyliśmy kroku. Maszerowaliśmy tak szybko, jak tylko pozwalał nacierający wiatr. Misza szedł pierwszym, my z Hansem próbowaliśmy za nim nadążyć. Przy chalnym rodzą się wariaci mówiła babka, kiedy przed laty wychodziła przy takiej pogodzie na podwórko sprawdzić powrozy przywiązane jesienią do szyi kur, które jak co roku chciały odlecieć z dzikimi ptakami na południe. Przecież babka zawsze miała rację. Zdałam sobie sprawę, że niemal biegnę. Z trudem przełknęłam ślinę. Zaschło mi w gardle. Powietrze wciąż wbijało się przemocą w usta, siekło w oczy. A potem Misza, zupełnie bez ostrzeżenia, zatrzymał się. — Co jest? — zaczął zirytowany Hans, ale urwał w pół słowa, bo Misza, nagle przeraźliwie, blady, podniósł rękę i wskazał drżącym palcem na ziemię. — Słyszeliśmy o nich, ale nigdy wcześniej ich nie widzieliśmy. Ślady, wyraźne i ciemne, rysowały się na cienkiej warstwie bieli. Biegły przez śnieg i błoto, zawijały się w pętle ósemki, krążyły za kosami, kluczyły. Tak, że zupełnie nie dało się powiedzieć, czy to coś, co je zostawiło już sobie stąd poszło, czy dopiero przyszło. Były dokładnie takie, jak nam opowiadano. Odbite w śniegu wilcze kudłate łapy i szczupłe, długie stopy z rozcapieżonymi palcami. Biegły wzdłuż drogi tak daleko, jak tylko mogłam dostrzec w tym przerywanym, rozmokłym świetle ulicznych lamp. Wytężyłam wzrok. Kilkadziesiąt metrów przed nami, niczym zwieńczenie zapętlonych sekwencji tropów, majaczył w mroku ciemny kształt. Długa sierść kudliła się od silnego wiatru. Skulony przy ziemi wyglądał, jakby powoli skradał się w naszą stronę, obnażając zęby. — O kurwa! — usłyszałam szept Miszy. Hans rzucił się gwałtownie do tyłu, niemal mnie przewracając. Ledwo złapałam równowagę. Stwór znieruchomiał. Zauważył nas. A potem zamerdał ogonem. Przecież to kokos, idioci! Roześmiałam się z trudem, skrywając ulgę. Własnego psa nie poznajesz? Kokos, potomek naszej suki zojki, był średniej wielkości kundlem, ale miał bardzo grube łapy. Mogliśmy na to wpaść znacznie wcześniej. Pies miszy włóczył się samotnie po całej okolicy, czasem znikał nawet na kilka dni. Ktoś niedoświadczony z łatwością wziąłby ślady jego łap za wilcze. Próbowałam go zawołać. Nie zwracał na mnie uwagi. Kręcił się niespokojnie w załamaniu światła, co chwilę wchodząc w żółty krążek blasku. Zaczęłam szukać jakiegoś kija. Kokos uwielbiał patyki. Nachyliłam się, rozgarniając stopą zgniłe liście zalegające na poboczu. Poczułam, że Hans szarpie mnie za ramię. Obaj z Miszą wciąż wpatrywali się w ciemny zakręt. Za psem szła kobieta. Dopiero teraz ją zauważyłam. Ona ona jest goła, wyjąkał Misza. Z przerażeniem spostrzegłam, że po wewnętrznej stronie ud dziewczyny ściekała krew. Bose stopy zostawiały na resztkach śniegu znajome, ciemniejące ślady. Szła w naszym kierunku. Miała zaciśnięte powieki. — Śpi, szepnęłam w nagłym błysku zrozumienia. — Twój pies jej pilnuje. Nagle dziewczyna razem z idącym przed nią kokosem skręciła na jedno z podwórek i rozchlapując bosymi stopami kałuże zniknęła za jednym z domów. Tylko w błocie dalej czerniły się głębokie ślady Te same ślady, które od tylu tygodni pozbawiały całą cukrówkę spokojnego snu Gapiliśmy się na siebie, nawzajem o mieli Żadne z nas nie było w stanie wykrztusić słowa Wiatr się uspokoił i wokół zapadła nienaturalna cisza Słyszeliśmy tylko własne przyspieszone oddechy Wiedziona niejasnym przeczuciem spojrzałam w górę Nad naszymi głowami, na szczycie stromego dachu przypadkowego domu stała Magda Dominika Słowik dzisiaj w Radiu Książki, Zimowla, jej nowa, druga powieść, od której się nie można podczas lektury oderwać. To też ogromna sztuka, tak napisać książkę, żeby patrząc po numerze strony albo na czytniku, ile jeszcze zostało, ile już przeczytaliśmy, nie mieć takiego uczucia przesytu czy znudzenia. To Państwu nie grozi, zapewniam. O pracy będziemy rozmawiali jeszcze, a teraz chciałem zapytać o narratorkę to od początku miała być dziewczyna, ta, która opowiada historię w zimowni? Nie, to w ogóle dla mnie trochę wstydliwa historia, bo na początku narratorka była narratorem. Kiedy ja napisałam Atlas, w Atlasie występują dwie dziewczynki, narratorka i jej przyjaciółka. I pamiętam, że kiedy napisałam Atlas, zadawano mi przede wszystkim dwa pytania: Czy to ty? Dla, czy, to, czy narratorką jestem ja i dlaczego nie ma wielkich liter? Ja obu tych rzeczy miałam już serdecznie dosyć. To jest w jakiś sposób. Nie mogli, dla... są wielkie litery. Chciałam uspokoić tak, tych, którym się litery, to nie podobało. Są wielkie litery, znaki interpunkcyjne, wszystko bardzo klasycznie. Natomiast jeśli chodzi o te pytania o, o to, czy ja byłam narratorką, strasznie mnie to denerwowało. Nie do końca potrafię powiedzieć czemu, ale chciałam tego uniknąć przy następnej książce. Byłam tak tym zirytowana, że kiedy zaczęłam, jeszcze zanim zaczęłam pisać następną książkę, powiedziałam: Teraz będą mężczyźni. I ja faktycznie zaczęłam tę książkę pisać w pierwszej osobie i jako mężczyzna, jako chłopiec, ale w pewnym momencie, kiedy już miałam całkiem sporo tego tekstu, usiadłam na nim i zrozumiałam, że ja nie mogę sobie robić takiej. Czegoś takiego, dlaczego ja mam oddawać głos mężczyźnie w tym tekście? To w ogóle jest zupełnie. Ja wcale nie robię czegoś komuś na przekór. Ja robię to sobie na przekór i pamiętam ten dzień, że ja po prostu usiadłam i, i zamieniałam wszystkie męskie formy na żeńskie. I, i dopiero wtedy poczułam, że, że, że to jest napisane właściwie. Że to jest prawdziwe. Tak. Kim mhm. ona jest, ta narratorka? Bo można by jej przypisać wiele określeń, że jest detektywką, że jest poszukiwaczką prawdy, że jest w dużej mierze kronikarką, ponieważ stara się opowiedzieć historię cukrówki i dotrzeć do historii z przeszłości, o których zapomniano lub które starano się zamazać. Jest oczywiście córką i wnuczką. No, mnóstwo ról spełnia twoja narratorka, jedna z głównych bohaterek, bo są też inne. Kiedy o niej myślisz, a zresztą jeszcze to Państwu powiem tym, którzy zimowli nie czytali, że my fakty na temat życia i chociażby to, jak ona się nazywa, kim jest, odkrywamy też w miarę czytania tej powieści. Bo tak to Dominika skrzętnie ukryła i uknuła, że trzeba naprawdę przeczytać książkę, żeby się wszystkiego dowiedzieć. Mówię prawdę? Tak, tak. No to kim ona jest? Kim ona jest? Ona jest... Y ona jest osobą, która postanawia zostać w miejscu, w którym, w którym się urodziła. Ja myślę, że to chyba najbardziej ją jako indywidualność determinuje. Ona nie ucieka. Nie ucieka z cukrówki, mimo że, że większość jej znajomych, jej bliskich stamtąd wyjeżdża. Ona tam zostaje. Ja myślę, że to jest najbardziej, mm, najbardziej niezależny akt, który ta naczeltorka wykonuje, bo ona jest jednak przede wszystkim obserwatorką. Ona jest obserwatorką, jest interpretatorką. Stara się zrozumieć rzeczywistość, która ją otacza. A przede wszystkim stara się zrozumieć swoich bliskich. W pierwotnym zamyśle miała być, też, miała być też piszącą. Ale z tego zrezygnowaliśmy i bardzo się cieszę, bo chyba by ją to bardzo ograniczało. No tak, ale cała ta opowieść jest tak naprawdę jakby przez nią napisana. Opowiedziana. opowiedziana. Jest tam wiele wątków, które... Są bliskie każdemu, kto pamięta tam, tamte czasy, o których piszesz. Jest tam bardzo inteligentne, interesujące rozliczenie z komuną i z PRL-em. Jest próba ucieczki od oceny przez innych. Dlatego, że jedną z moich ulubionych postaci w Zimowli jest babka. Mama matki, twojej głównej bohaterki, narratorki. Kobieta, która całe życie w ustach czuła posmak bagnetu i przez całe życie, nawet po upadku komuny, mówiła: My, komuniści. Niezależna, zdeklarowana, odważna, przekonana co do swoich racji, bezkompromisowa. Ale z drugiej strony to wszystko ma swoje wyjaśnienie w tej książce. Tak. Ja w ogóle uwielbiam postać babki. Nie wiem, czy tak powinno się mówić o swoich własnych postaciach, ale. <laughs> Bardzo, bardzo lubię tę postać właśnie, za to wszystko, co, co o niej powiedziałeś, że to jest taka silna, kobieca postać, e, która też wiele mówi o historii naszego kraju, która często jest interpretowana, historia PRL-u często jest interpretowana wyłącznie w negatywny sposób. No bo ona, gdyby chcieć wejść w życiorys, przepraszam, że wchodzę w słowo, ale chcę to dopowiedzieć e, naszym słuchaczom, ona jest wiarygodna w tej wierze w komunizm. Bo ja myślę, że wiele takich osób istniało i jak najbardziej miało... Miało solidne podstawy do tego, żeby w ten komunizm wierzyć. Przecież w polskiej, w polskiej literaturze pojawiło się wiele tekstów, które były. Rozliczało to wyłącznie negatywne mówienie o czasach komuny, jak choćby książka najsłynniejsza ostatnimi czasy, czyli Prześniona rewolucja, która po prostu mówi o tym, że, że ta przemocowa rewolucja komunistyczna zrobiła coś, czego nie byli w stanie wcześniej zrobić w dwudziestoleciu międzywojennym i czy chcemy, czy nie chcemy, no jakby nie można negować tego aktu, że, że, że komunizm w Polsce poradził sobie w dużej mierze z... Z tragiczną sytuacją warstwy chłopskiej, że zapewnił awans, społeczny. zapewnił awans społeczny że wprowadził równouprawnienie kobiet w takiej mierze, w jakiej ono wcześniej w ogóle nie istniało, że zapewnił dostęp do edukacji. Ja pochodzę z rodzin chłopskich, to znaczy Większość moi, z nas. dokładnie moi dziadkowie oni kończyli kilka klas podstawówki, moi rodzice byli pierwszym pokoleniem, które nie tylko skończyło szkołę średnią, ale, ale poszło na studia. Mhm. Jeśli chodzi o kobiety w PRL-u, to w ogóle ja pisząc postać Babki czy, korzystałam z dwóch książek. Jedna to była książka biografia Czerwonej Michaliny, czyli działaczki w komunistycznej łodzi, która ona tam, tam była pierwszą sekretarz Łódzką. I zresztą Babka się łączy z łodzią w twojej opowieści. Tak, tak. No to trochę łączy się z łodzią, no bo to jest właściwie mam wrażenie w ostatnim czasie taki bardzo emblematyczny obraz przemysłu włókniarskiego. O tym, bardzo dobrze o tym się mówi. To jest taki element herstory, który wcześniej był nieznany, a który naprawdę jest bardzo ciekawy. I to, jak wyglądały strajki włókniarek. Zresztą mówi się o tej y, włókniarskiej łodzi, między innymi w książce Marty Madejskiej w Alei Włókniarek, ale też korzystałam y, z książki, która ma taki niezachęcający tytuł y, Kobiety, komunizm i Industrializacja w powojennej Polsce, profesor Fidelis, i to jest książka, która pamiętam była dla mnie szokująca na tyle, na ile jest szokująca może być książka historyczna, bo tam autorka skupia się na historii kobiet w okresie stalinizmu i okazuje się, że w okresie tego najstraszniejszego, okrutnego stalinizmu równouprawnienie kobiet było. Znacznie bardziej postępowe niż później, bo później, jak to zwykle bywa, przy wszelkich rewolucjach, na początku rewolucji kobiety dochodzą do znacznie większych praw, często do jakichś ról przywódczych, ale kiedy to się na nowo sankcjonuje, wtedy spycha się je na stare miejsca. I, I właśnie ta książka Fidelis jest trochę o tym. Więc moja moja bohaterka, babka, która ma takie czołowe, czołowe stanowisko w małej lokalnej miejscowości, jest trochę nietypowa, bo tak naprawdę wcale nie było tak dużo było bardzo mało kobiet w tych warstwach rządzących w prl -u. Natomiast jej biografia jest próbą pokazania tego, że wiele osób w tamtym czasie po prostu zawdzięczało życiową poprawę, poprawę warunków życiowych w każdym aspekcie temu, że, że zmienił się ten ustrój, który oczywiście należy pamiętać. O, o zbrodniach. Nie, dokładnie. Nie, nie cierpię tego, że o tym okresie w Polsce można mówić wyłącznie w czarno-białych barwach. To jest złe dla każdego okresu historycznego. To zakłamuje naszą świadomość historyczną i po prostu nam szkodzi. Babka Twojej bohaterki opowiadającej tę historię to jest taka kobieta silna tupnie nogą, pobije męża, rozwiedzie się z nim, sama dojdzie na szczyty lokalnej władzy, a potem, kiedy już jej się to wszystko znudzi, albo uzna, że nie chce tu być, to po prostu sobie zmieni miejsce pobytu. Ale też jest oczywiście powiązana, jak wszystko w Twojej książce z wydarzeniami innymi, na przykład cud, Matka Boska i tak dalej. Tutaj babcia też miała duże wpływy, ale to już Państwo o tym sami przeczytają. Zaczyna się Twoja książka, teraz wracam do początku tej opowieści. Jedna z pierwszych scen to ta, w której młoda, dorastająca dziewczyna, ale nie twoja bohaterka nagle idzie goła przez miasto, śpil, natykuje, zaczyna śpiewać. I miasto nagle po prostu znajduje się... Po pierwsze ludzie o nie mieli, a po drugie pojawia się jakaś trwoga. O co, o co tu chodzi? To też taka jedna z ciekawszych i bardziej mitycznych sytuacji w Zimowni. Tak. To jest... To jest wątek, który dla mnie by, mimo, mimo że on w pewnym momencie staje się troszeczkę poboczny w stosunku do rozwijającej się fabuły, to, to jest dla mnie bardzo ważny bardzo ważne element tej historii, bo on opowiada o tym, jak opresyjne potrafi być społeczeństwo w obliczu dorastającego młodego człowieka, zwłaszcza dziewczyny. Jak opresyjne potrafią być normy społeczne ufundowane na tradycji, kulturze i religii. I że jakiekolwiek wystąpienie przeciwko tej normie, w przypadku mojej książki jest to wystąpienie bardzo ekstremalne, ale chodzi o jakiekolwiek nienormatywne tożsamości. Ale też bardzo prawdopodobne, powiedzmy sobie szczerze. Ciekawe, czy teraz dowiem się, że gdzieś się wydarzyła taka historia. W każdym razie jest to, jest to opowieść o tym, jak próba przybrania nienormatywnej tożsamości spotyka się z ostrą reakcją społeczności. To znaczy, należy sobie, należy. Powstrzymać to? A jeśli się tego nie da powstrzymać, jeśli nie da się tego wyleczyć, jeśli nie da się tego zamknąć, uwięzić, udać, że nie istnieje, to trzeba sobie to wyjaśnić wyjaśnić chorobą, wyjaśnić cudem, wyjaśnić szaleństwem. Błogosławieństwem. Błogosławieństwem trzeba to znormalizować. Nie można dopuścić do tego, żeby coś, co jest inne. poza normą, coś, co jest inne, żeby, żeby współistniało. Więc jest to, jest to wątek o tym, i mam nadzieję, że zakończenie pokazuje, że można istnieć, że jest to możliwe i że warto to robić. Ale też pokazujesz to, o czym przed chwilą powiedziałaś, jak ludzie sobie nie potrafią z tym poradzić. To znaczy, jeżeli żyjemy w jakimś kieracie społecznym, jeżeli mamy system norm, których wszyscy nawet wbrew sobie. Będą przestrzegać, to potem dochodzi do sytuacji też komicznych, dlatego że ta właśnie bohaterka, która lunatykuje, śpiewa, mówi w języku, którego nikt nie potrafi opisać, odnaleźć, no, w pewnym momencie zostaje uznana za tę, która zwiastuje cuda, prawda, za tego anioła. I jakież to jest zaskoczenie dla trzech mieszkanek tego miasta, kiedy nagle otwiera okno, pod której to oknem, jej oknem modlą się te trzy głęboko wierzące kobiety i wypowiada słowa, które aniołowi nie przystają. Tak, no ja w ogóle lubię pokazywać takie kobiece postaci, które wychodzą z... Zresztą myślę, że większość pisarek lubi, lubi w taki sposób pisać o kobietach, które wychodzą poza, poza tę spodziewaną formę zachowania kobiecego, więc ja w ogóle w pierwszej książce pisałam mnóstwo przekleństw, chyba nawet, jak sobie myślę, w tak sposób perspektywy czasu, to pewnie nawet trochę za dużo, ale właśnie dlatego, że zawsze wszyscy mi mówili, że dziewczyna i tak przeklina. Pamiętam, że w ogóle na tych książkach... Chyba książka... nie jechali autobusem. Dokładnie. Nie, nie, nie mieszkali nigdy na moim osiedlu. I pamiętam, że jak już ta książka pierwsza moja wyszła, to, to miałam dużo takich komentarzy, że no fajnie, fajnie, ale czemu ty tak przeklinasz? Więc e, przekleństwo też jest, też jest e, jakąś manifestacją, natomiast e, przy tej drugiej książce już nie miałam takiego silnego poczucia, że, że muszę to robić, więc jest to już tylko w tych momentach, kiedy postać musi coś. albo bardzo się zdenerwuje, albo sama musi coś zamanifestować. Twoja narratorka opowiadająca tę historię, ma dwóch kolegów. To jest opowieść też o takim życiu w paczce w małej miejscowości, o szwędaniu się. A to na łąkę, a to gdzieś na wzgórze, a to chodzenie po lesie w konkretnym celu znalezienia. Pewnych tajemniczych przedmiotów, które podobno istnieją. Jakie są relacje między tymi młodymi mieszkańcami cukrówki? To jest przyjaźń. To jest przyjaźń, ale taka przyjaźń, jaką pewnie wszyscy znamy z okresu, z okresu pomiędzy dzieciństwem a, a, a latami nastoletnimi, kiedy następuje ten, to, ten rodzaj przejścia, kiedy już jeszcze trochę jesteśmy dziećmi, ale już trochę jesteśmy dorośli. Jest trudny czas. Nawet kiedyś jest samemu ze sobą, trudno być samemu ze sobą w tym czasie, a co dopiero z innymi. Więc mam wrażenie, że ta przyjaźń tych bohaterów też taka trochę jest, że oni się z jednej strony bardzo dobrze znają, ale z drugiej strony bardzo wiele o sobie nie wiedzą. Ciągle coś wyskakuje. Ciągle coś się pojawia. Oni się często świetnie rozumieją, ale czasami w ogóle nie mają pojęcia, o co chodzi drugiej osobie. A czemu się rozumieją świetnie? Co ich łączy? Łączy ich łączy ich miejsce, to na pewno, ale łączą ich też, też biografię, łączą ich wspólne przeżycia od dzieciństwa i rodzaj, rodzaj takiego outsiderstwa, że żaden z tych bohaterów nie stanowił nigdy członka jakiejś takiej większej grupy, nie, nie, nie był nigdy, jakbyśmy to nazywali w amerykańskim serialu, w elicie szkolnej, więc Trochę dziwactwa, które każdy z nich w sobie nosi i, i które y, też go ubogaca, więc wzajemnie się odnajdują i, i to dziwactwo przestaje być dziwactwem. No i wspólnie też odkrywają ten świat nowych możliwości, które do cukrówki wkracza, bo to jest też w dużej mierze opowieść o transformacji. To jest ten czas, który my, nawet jeżeli dzieli nas dekada, pamiętamy wspólnie. I który dla ludzi, którzy pewnie przyszli na świat w XXI wieku, a w tym roku po raz pierwszy pójdą głosować, to już jest prehistoria. Tak, tak. To w ogóle jest temat, który jak widać mnie bardzo pociąga, bo pierwsza książka, yy, pierwsza książka, dokładnie, pierwsza książka też się wokół tego rozwijała. No ja myślę, że to jest po prostu. Yy, Historycznie bardzo ważna dekada dla Polski, która, której zrozumienie wiele wyjaśnia, jeśli chodzi o współczesne wydarzenia, o to, w jakim miejscu jesteśmy, jak wyglądają współczesne stosunki społeczne w Polsce i współczesna polityka. A jednocześnie ta perspektywa czasowa jest już taka kusząca, że już o tym jest po prostu łatwiej pisać. No, 20 lat minęło. Więc cieszę się, cieszę się, że. Że ten wątek dotyczący transformacji jest dobrze odbierany, bo on był dla mnie ważny, ale też ciężko mi się go pisało, bo miałam wrażenie, że ja bardzo dużo chcę w nim powiedzieć i momentami za dużo, więc musiałam się, musiałam się pilnować. Natomiast w ogóle, no. Pisanie o historii zawsze nawet jeżeli to jest taka bliska historia zawsze jest obciążone ryzykiem. Ale wiesz to co jest naprawdę świetne w tej książce w opowieści o transformacji to to że ty nie pokazujesz przemian w dużym mieście tylko pokazujesz jak ten nowy świat wpełza w życia Ludzi, którzy w tej cukrówce żyli w jakiejś określonej rzeczywistości zastanej, gdzie babka twojej bohaterki była czerwoną królową, gdzie role były obsadzone. Wiadomo było, że jak w sprawach wiary, to do tego albo tamtego proboszcza, jak w sprawach załatwienia czegoś, to właśnie do babki albo do szefa przedsiębiorstwa. A to jest miejsce, w którym to wszystko wydarza się na zupełnie innych warunkach, dlatego że. Inaczej wygląda wyjście z zakładu, czyli upadek miejsca, które dawało pracę, inaczej wygląda pojawianie się prywatnej inicjatywy i małego biznesu. To wszystko jest na pograniczu cwaniactwa, próby dorabiania się w sposób nielegalny, szukania ścieżek, które są poza prawem. I tutaj świetnie to na przykładzie bohaterów Twojej książki w cukrówce widać. To jednak jest zupełnie inna Transformacja niewielkich miast, wielkich przemówień politycznych, planów gospodarczych. To jest transformacja na poziomie próby przeżycia. Tak. Tylko ja bym też nie chciała, żeby tak zabrzmiało, że, że ja kopię te prowincje, że w tej prowincji to to po prostu tutaj tak strasznie cwania. Bo ja uważam, że tak. Nie w ogóle wszędzie. nie. Ja myślę, że to jest w ogóle hmm. absolutnie opowieść znacznie bliższa życiu. Yy... Bo tam ludzie tam ludzie pozostawieni sami sobie, naprawdę z dala od centrum musieli sobie poradzić, to często było o wiele bardziej trudne. Tak, i ja też pisałam tę książkę w porównaniu z pierwszą, mądrzejsza, o wiele przemyśleń także cudzych, bo ostatnimi laty po prostu dużo mówi się o kosztach społecznych tych przemian, więc o ile w pierwszej książce to było jednak w dużej mierze nostalgiczne, to w drugiej. To jest trochę takie gorzkie, gorzkie rozliczenie z tym, co zyskaliśmy, ale z tym przede wszystkim, co, co utraciliśmy. Ten wątek upadającego zakładu, to jest bardzo uniwersalna, bardzo uniwersalna historia tamtego czasu. Ja nawet wzorowałam się trochę na, na faktycznie upadających zakładach, na, na historiach, które się w rzeczywistości wydarzyły. To w ogóle one są jak odkalki, to wszystko wyglądało wtedy podobnie. W radomiu, o którym wspominaliśmy, w mieście wojewódzkim, upadło wiele ogromnych zakładów i ludzie z dnia na dzień trafili na bruk. A potem bezrobocie było dziedziczone z pokolenia na pokolenie. Na jeszcze większą skalę niż w cukrówce, więc to jest absolutnie opowieść o, o nas wtedy i o nas teraz, dlatego że tego, co się dzieje teraz w Polsce, nie byłoby bez tej ogromnej liczby zaniedbań, których dopuszczono się wtedy i przez kolejne lata. i wiesz, i to jest też taka opowieść. Trochę przeciwko mojemu podręcznikowi historii, bo ja pamiętam, że jak zdawałam maturę z historii, więc uczyłam się tej historii w liceum bardzo dużo, miałam sporo podręczników. Miałam też takie podręczniki napisane dość no, nowe, które wyszły, nie wiem, dwa lata wcześniej, trzy lata wcześniej. Zdawałam maturę w 2007 roku, z tego co pamiętam. I tam były też opisane lata 90., I nawet kawałeczek w okolicach roku 2000, i to było wszystko w takiej. Gloryfikującej neoliberalnej wizji świata. Zachwyt. Tak, to ja to przyjmowałam. Ja, ja nie, nie kwestionowałam tego zupełnie. Ja przyjęłam tę narrację, wierzyłam w to całkowicie. Pamiętam, że w ogóle te wątki pojawiały się nie tylko na historii, na przykład na geografii, w związku z geografią społeczną, ta wędka, nie ryba i tak dalej, wszystkie te slogany. Migracje do miast, tak, nowe szanse, nowe możliwości, prawda? Po co zostawać w małych miasteczkach, tak. jak cukrówka, skoro. Kraków albo Katowice dają większe szanse na bycie kimś. Ja pamiętam, że dla mnie było bardzo szokujące odkrycie, jak wiele nieopisanych białych plam jest z tamtego czasu, że, że musiałam dorosnąć do tego, żeby zrozumieć, że ta narracja, którą mnie karmiono wtedy, jest jedynie jedną z interpretacji historii, a poza nią jeszcze nieopisane tkwi bardzo wiele treści, które powinniśmy poznać. Tak, no zresztą w Zimowli mamy konkretne opowieści, bo o tym już za chwilę, naprawdę, ale jeszcze tylko tutaj przypomnę, właściwie wspomnę o tym przy okazji rozmowy o tych historiach, że właściwie rodzina każdego z bohaterów Twojej opowieści, to znaczy narratorki dwóch i kolegów, ale potem rodziców i tak dalej, jest opowiedziana mocno wstecz, więc znamy tę historię. Więc w każdej tej opowieści mamy. Jakieś elementy, które znamy z własnych obserwacji, z własnego życia. Ojciec pracujący na zachodzie w Niemczech, matka pracująca na stacji benzynowej, matka prowadząca kwiaciarnię, ludzie zajmujący się drobnym biznesem do przeżycia. Ojciec twojej głównej bohaterki, który próbuje wykorzystać przemiany społeczne i stawia te horoskopy filmowe. Próbuje jednocześnie. Odnaleźć się w tej nowej rzeczywistości, która budzi w nim coraz większy lęk, aż dochodzimy do roku 2005, w którym dzieją się wydarzenia w Zimowli. To jest koniec świata z wielu powodów, także z powodu śmierci papieża, który był postacią scalającą, jak się okazało, w dość złudny sposób polskie społeczeństwo. To jest wszystko nasza współczesna historia, tylko zamknięta w małym miasteczku. Cieszę się, że tak to odbierasz. Nie wiem, czy taki był mój zamiar, kiedy pisałam, kiedy zaczynałam pisać książkę, ale taki był, kiedy ją kończyłam. No to się udało. Są też momenty bardzo zabawne w zimowni I teraz posłuchajmy drugiego fragmentu tej książki. To jest opowieść ze szczególnym pozdrowieniem dla fizjerek i fizjerów. Przeczyta Dominika Słowik. Chociaż córce się poprawiło, sam dygnar z tygodnia na tydzień wyglądał coraz gorzej. Wciąż chodził w nienagannie dopasowanych garniturach, odprasowanych koszulach i perfekcyjnie dobranych krawatach, jednak w jego stroju dało się wyczuć ledwie uchwytną nerwowość, jakąś powoli wślizgującą się w całą postać niedbałość wyraźnie podkrążone oczy, zbyt długie włosy, zacięcie na policzku po nieuważnym goleniu, aż dziwne, że znalazł chwilę, żeby wreszcie pójść do fryzjera. Zwykle strzygł się w wysokiej, ale tym razem wybrał salonik w cukrówce. Panie prezesie, jeśli pan pozwoli, fryzjer uprzejmie odsunął fotel. Biznesmen skinął głową, siadając przed lustrem. Ostatnio sobie trochę myślałem, w związku z tym waszym kłopotem? A może by tak córce ściąć włosy? Dygnar wzruszył z irytacją ramionami. Przyszedł tutaj tylko się ogolić. Nie miał ochoty wysłuchiwać wynurzeń przypadkowego człowieka. Od jakiegoś czasu odnosił wrażenie, że ludzie zdecydowanie zbyt chętnie się z nim spoufalają. Wie pan, tyle się wszyscy na mieście teraz zastanawiają. A po co? A dlaczego? Co dalej? Ciągnął mężczyzna niezrażony brakiem odpowiedzi. A mnie ciekawi coś jeszcze. Jak ona to robi? Nie mogę przestać o tym myśleć. Jak ona się tam, nożyczkami machnął w stronę sufitu, dostaje? A jeśli to naprawdę coś z włosami? Prezes patrzył na niego skonsternowany wprost ze swojego odbicia w lustrze. Pokażę coś panu. Dygnar wymamrotał niewyraźne, nie trzeba, ale fryzjer już biegł do plastikowego popiersia manekina z grubym, stalowo-szarym warkoczem. Podekscytowany zdjął perukę. Wyrównał ostrożnie palcami kilka splątanych pasemek, pogładził sztuczne włosy, a potem nałożył sobie perukę na głowę. Zrobił to niedokładnie, tak, że z przodu wystawała mu ciemna grzywka przypominająca niewymazany kontur ze wstępnego szkicu. Łysy teraz manekin zdawał się spoglądać z niedowierzaniem, kiedy fryzjer ujął w dłoń warkocz, ścisnął go niczym sznur i nagle pociągnął do góry, zupełnie jakby chciał się na tym warkoczu powiesić, na dodatek kilka razy podskakując. Skakał wyżej i wyżej, coraz silniej uginając kolana, niemal kucając przed kolejnymi odbiciami, aż wydawało się, że zaraz naprawdę oderwie się od ziemi i poszybuje pod sufit ciągnięty za sztuczne platynowe włosy siłą własnej dłoni. Prezes gapił się na niego zdumiony popierdoliło pana. Fryzjer przestał skakać. Delikatnie zdjął perukę i odłożył ją z powrotem na pół manekina, którego łysa czaszka przypominała jajko o bardzo wąskim czubku. Wyglądało zupełnie, jakby coś się z niej miało zaraz wykluć. W książce o czymś takim przeczytałem: To niech pan zacznie czytać lepsze książki, burknął rozzłoszczony dygnar. Gdyby nie to, że miał ogolone dopiero pół głowy, już dawno by go tu nie było. Przez chwilę salon wypełniało tylko buczenie maszynki i sapanie fryzjera, który złapał przy skakaniu lekką zadyszkę. Manekin dalej się na nich gapił. Tym razem prezes mógłby przysiąc, że we wzroku plastikowej postaci maluje się wyraźna kpina. W końcu fryzjer odłożył golarkę. Przejechał dygnarowi po szyi miękką szczotką, żeby zgarnąć resztę włosków, i zadreptał nerwowo w miejscu. Coś wyraźnie nie dawało mu spokoju. Pan się nie boi z nią w nocy w domu spać? Wypalił wreszcie, niby mimochodem odwiązując fartuch. Prezes nie odpowiedział, teraz wyglądał na naprawdę wściekłego. Bez słowa zerwał się z fotela. Wyjął z kieszeni dwadzieścia złotych i rzucił na półeczkę pod lustrem, ruszył w stronę drzwi. Zanim jednak nacisnął klamkę, stanął i wciąż się nie odwracając, wymamrotał tak cicho, że ledwo dało się dosłyszeć pojedyncze słowa. A co mam zrobić? To moja córka. Takie rzeczy działy się w Zakładzie Fezjerskim w Cukrówce. Dominika Słowik, autorka zimowli, jest naszym gościem w Radiu Książki. Teraz bym chciał Cię zapytać, to jest ulubione określenie, o metodę pracy. Ale kiedy się czyta Zimowle, już o tym wspominałem na początku, kiedy się przechodzi przez kolejne rozdziały, bardzo szybko, bo to jest płynna opowieść, płynna narracja, świetnie się to czyta, no to nie może nie budzić podziwu czytelnika. Praca, którą włożyłaś w napisanie tej książki. Nie wiem, czy w ogóle jeszcze udało ci się wyjść z tej cukrówki, czy dalej jesteś tam myślami i całą sobą po tylu latach pracy nad tekstem, ale jak to by się udało to w głowie poskładać? To, że cały ten świat jest tak pełny, to, że sytuacja rozbita na rozdziały się dopełnia, że niczego nie zgubiłaś, że zdanie z początku książki łączy się z tym, które jest w środku. Gdzieś napominasz o jakiejś sprawie i to nas prowadzi do finału. Czy to była mapa książki, czy to była taka zbudowana pamięć wewnętrzna? Jak to by się to udało? Ja pracowałam nad wątkami oddzielnie. I wydaje mi się, że wtedy jest łatwiej. Ja, ja nie piszę książki w taki chronologiczny sposób, jak później ją czytelnik dostaje, tylko ja raczej piszę wątkami, które potem ze sobą łączę i przeplatam. I czasami, kiedy już je mam gotowe, jest mi łatwiej też je ze sobą powiązać, ale to też jest dla mnie samej to jest fascynujące, bo ja wtedy odkrywam rzeczy, które się ze sobą łączą, i, i czasami bardzo często to w ogóle nie, był, nie była moja intencja, ani mój zamiar, ale tak wyszło. I to jest właśnie taki moment, który twórcę w jakiś sposób uwzniośla, że, że ta literatura trochę się sama prowadzi. Podobnie było z zakończeniem książki. Tutaj nie, 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 chcę, nie chcę psuć się zakończenia czytelnikom, którzy jeszcze nie czytali, ale ja w ogóle właściwie przez przypadek zupełnie odkryłam, jak ta książka się zakończyła, kiedy już miałam sporą część tekstu napisaną, ale tak to przez przypadek przez przypadek zrozumiałam, że wszystko, wszystko się ze sobą łączy i możliwe jest tylko jedno, jedno wyjaśnienie. Ale to nie jest tak, że, że, że pisarz nie kontroluje tego, co pisze, tylko po prostu ja uważam, że trzeba sobie zostawić należy pisać w taki sposób i zostawiać sobie tyle miejsca w wątkach, w historiach, w szczegółach i w detalach, żeby potem samemu siebie trochę zaskoczyć tym, co może z tego jeszcze, jeszcze powstać. Że, że Ale za... uciekały ci, wymykały ci się sytuacje, czy bohaterowie nagle zaczynali zachowywać się inaczej, niż zakładałaś w toku pisania? Bo to często tak bywa. Nie, raczej odkrywałam paralelności i, i wspólnoty pomiędzy wątkami, których świadomie nie planowałam. Też jeżeli przy takiej gęstości, jaka jest w mojej książce, robiłam sobie trochę przysługę, bo po prostu tego było tak dużo, że potem łatwo mi było wiele rzeczy powiązać, łatwo mi było skonstruować kolejne, kolejne wątki. Znacznie łatwiej było znaleźć. Ciężko mi jest to wyjaśnić, że tak trochę brzmi, jakbym była taka szalona i bym nie wiedział, co piszę. <grym> Ale uważam, że zaplanowanie książki od A do Z jest po prostu ograniczające, że trzeba sobie zostawić pole na to, co powstanie w trakcie pisania, bo dopiero wtedy, kiedy stykamy się z tkanką tekstu, z kiedy się pisze, to ja widzę, że to, co zaplanowałam, jednak w momencie, kiedy to zapisuję, staje się inne i prowadzi mnie trochę, w trochę inną stronę, więc... No dobrze, Dominiko, ale kiedy się pisze taką opowieść, mm. tak wielowątkową, i przy okazji się odkrywa Paralelność pewnych sytuacji, zdarzeń, wątków i tak dalej. To czy ma się czas na jakiekolwiek inne życie poza tą powieścią? Dlatego, że ja sobie wyobrażam dla mnie wejście w świat zimowni, bycie w cukrówce. Wracałem do tej książki w każdej wolnej chwili, kiedy ją czytałem, bo takie to było intrygujące, ciekawe. Chciałem być znowu z tymi bohaterami. Ode mnie to wymagało odcięcia się od tego, co działo się dookoła. Czy w czasie urlopu, czy w czasie pracy, ale Musiałem wyskoczyć z mojego świata, żeby wejść do tego, który jest w książce, zbudować go sobie na nowo, przypomnieć, gdzie jestem i brnąć przez tę opowieść z radością. No to dla autorki takiej książki to musi chyba oznaczać po prostu całkowite wyjście z tego, co się dzieje dookoła. Będzie tylko w tym. Znaczy, uważam, że wyjście z tego, co się dzieje dookoła, jest szkodliwe dla każdego pisania, natomiast wiem, co masz na myśli, że jakby ja sama nie zajmowałam się w tym czasie niczym innym. To był też mój ogromny komfort, bo po prostu miałam takie możliwości, żeby skupić się wyłącznie na pisaniu tej książki. I rzeczywiście to był taki czas, kiedy ja przez kilka lat myślałam wyłącznie o tym, że nawet jeżeli robiłam coś innego, nawet jeżeli gdzieś wyjechałam, nawet jeżeli poszłam na jakieś spotkanie, to zawsze było w tyle mojej głowy. O wszystkim myślałam w kontekście tej historii, którą tworzyłam. Wszystko czytałam w kontekście tej historii. Pamiętam, że zawsze, kiedy kończyłam na dany dzień pisanie, to ja nigdy nie potrafiłam go skończyć. Zawsze wydawało mi się, że napisałam albo zrobiłam za mało i wrzucałam się trochę w, takie, w taki czyściec pisarski przez to, bo mówiłam sobie: Dobra, to ja wcale na dzisiaj nie kończę, tylko jeszcze. Sobie coś przemyśla, a potem wrócę i dopiszę. I oczywiście to się nigdy nie działo, bo wiadomo, że, że tak się nie pracuje, ale zawsze myślałam o tej powieści. Ona zawsze była ze mną obecna, ale to wcale nie było, to wcale nie było nieprzyjemne. To nie było, to nie było nic prześladującego. To był, ja myślę, że to był dobry czas. To był czas, kiedy ja myślałam o treści książki, o pisaniu, a nie o publikowaniu na przykład. Dlatego też często pytano mnie, kiedy ja jeszcze pracowałam, czy ja się stresuję tym, że to jest druga książka. Przecież druga książka to jest w ogóle taka ważna i, i druga książka po dobrym debiucie, to musi być strasznie stresujące, jak ty sobie radzisz. Ja w ogóle nie rozumiałam tego pytania, bo ja naprawdę nie myślałam o tym momencie, kiedy ta książka wyjdzie i, i ktoś ją zacznie czytać i recenzować. To wydawało mi się tak odległe i nierealne w kontekście tego, że ja teraz ją piszę i zajmuję się czymś zupełnie innym, że ja mogłam spokojnie ją tworzyć. To kiedy przyszło przerażenie? O ile przyszło? Przyszło, oczywiście, że przyszło. Przerażenie przyszło, jak ją oddałam do, do wydawnictwa i, i ją czytała redaktorka, bo ja w ogóle tej, tej książki nie pokazywałam. Ja nie dawałam nikomu fragmentu do czytania. Byłam swoją jedyną czytelniczką przez te kilka lat. Odważna. Wiem, wiem, że to. Też mnie to trochę stresowało, ale bałam się, że jak ja coś komuś pokażę i to, ta książka jest. Skomplikowana, jest tam dużo rzeczy, i jeżeli ktoś. Że to zaburza twój tym, tak? Że, to, że ktoś przeczyta to wyrwane z kontekstu i słusznie skrytykuje wyrwane z kontekstu fragmenty. Zasieje wątpliwość. Zasieje wątpliwość, a, a to trzeba czytać razem. Więc ja się tego bałam, nie chciałam, nie chciałam się. Postanowiłam sobie zaufać i pamiętam, że jak już wreszcie oddałam wydawnictwu, które też no, było bardzo cierpliwe, bo ja deadline przesuwałam kilkakrotnie, nikt niczego nie widział i musieli mi wierzyć na słowo, że ja to piszę to jak czekałam, czekałam na, na ich recenzję, na ich opinię, to, to wtedy dopiero zaczęłam się stresować. No dobrze, ale przy takiej książce, przy takiej masie tekstu, to w e, książce e, papierowej jest, proszę Państwa, e, 600 stron. Przy takiej ogromnej liczbie zdań redakcja musiała być jakimś kolosalnym wyzwaniem. Właśnie nie. E, ja pamiętam, że ja... E, e, Podeszłam do tego z przekonaniem, że musimy wyciąć, no bo przecież tak dużo, to, to na pewno coś trzeba będzie wyciąć. Natomiast, I kolejne trzy lata. I kolejne trzy lata wycinania. Natomiast ja już sama oddając ten tekst, nie byłam w stanie oglądać go jako, jako książki kompletnej. Ja już widziałam go w takim detalu, w takim szczególe, w rozbiciu na technikalia, że sama nie potrafiłam tego zupełnie ocenić. Zresztą każdy, kto pracował nad jakimkolwiek dłuższym tekstem, rozumie, o co mi chodzi, niezależnie od tego, czy to był tekst prozatorski, czy, czy inny. Więc ja, ja, w ogóle nawet to oddałam mojej redaktorce ze słowami, że w ogóle na pewno będzie musieli dużo wyciąć. I pamiętam, że ona potem zwróciła mi to ze słowami, że nie, tutaj tylko z tej jednej strony coś tam troszeczkę wytniemy, resztę zostawiamy. I ja w ogóle się poczułam z tym bardzo niepewnie, że ale jak to, to, to co, nie, nie robimy takiej globalnej redakcji tyle stron, nie powinniśmy tego jakoś przeszatkować, przemieszać, więc tak naprawdę Redakcja była minimalna, został wycięty jeden maleńki wątek i potem, no i taka językowa, taka, taka już bardziej korekta adiustacja. No to szapoba, że tak powiem. Czy zapytam o to, czy zimowla w takiej wersji, w jakiej ją oddajesz czytelnikom? Ogromna powieść, wielowątkowa. Wzięła się też z takiej potrzeby stworzenia czegoś, czego na polskim rynku brakuje? Myślałaś o tym, że. Pisząc, że jest potrzeba takich książek, a mało kto nam daje? Nie, nie, ja w ogóle jestem bardzo kiepska w myśleniu takim rynkowym. jak Nie to myślę o to rynku, nazwałeś. myślę bardziej o, o literaturze w ogóle, mhm. o, o tym, że po prostu brakuje nam takich rozbudowanych, świetnie napisanych historii. Chciałam napisać, bardziej myślałam o czytelniku, chciałam napisać takie książki, które ja uwielbiam, czyli książki, które. Z jednej strony, po prostu ta historia mnie niesie, chcę je czytać, bo chcę się dowiedzieć, jak to się skończy. Czyli trochę takie w najlepszym tego słowa znaczeniu czytadło. Dokładnie, tak, żeby to. Żeby to nie miało żadnego pojętewnego znaczenia, ale książka też musi taka być. Ja mam takie wrażenie, że jedne z najlepszych książek, jakie czytałam, to były książki, które mogłam czytać dwukrotnie. Raz niekoniecznie rozumiejąc o co autorowi chodzi w tych jego wszystkich przemyśleniach, albo po prostu się dobrze bawiąc, a drugi raz dostrzegając wszystkie te, te dodatkowe rzeczy. Ja w ogóle uwielbiam pisać dygresje, uwielbiam pisać opisy, skupiać się na tych szczegółach, ale ja wiem, że to jest ciężkie w odbiorze dla, dla wielu czytelników. Dla mnie samej to bywa ciężkie w niektórych książkach, więc wiedziałam, że muszę, że, żeby sobie pozwolić na te dygresje wszystkie i na te wszystkie dodatki. To ja po prostu nie mogę tak zostawić czytelnika samemu sobie, muszę mu zaoferować w, w tej książce coś więcej, coś, co po prostu pozwoli mu się też cieszyć tą lekturą. Czy Natomiast nie, nie moim jedynym takim przewodnikiem był właśnie mój wymyślony, wymyślony czytelnik. I to była różnica w tym, jak pisałam pierwszą książkę, bo pierwszą książkę pisałam, bo mi się ją dobrze pisało. To zabrzmi, to zabrzmi okropnie, tak powstają grafomańskie rzeczy, chyba jak się jak człowiekowi się za dobrze pisze. A w drugiej, znając już siebie lepiej, wiedziałam, że, że muszę powściągnąć moje niektóre zapędy. I wynika to przede wszystkim z szacunku dla tych, którzy poświęcą jednak sporo czasu, żeby przeczytać 600 stron. Bardzo mi się podoba też świadome używanie przez ciebie elementów popkultury w tej książce, o czym często się mówi na zasadzie negatywnej oceny, że po co do literatury, która aspiruje do miana tego, żeby była piękną i wysoką, wsadzać rzeczy, które znajdujemy w popkulturze, czyli w czymś, co wydaje się być niskie. Otóż w zimowni mamy doskonały dowód, dostajemy doskonały dowód na to, jest mnóstwo przykładów, że to jednak da się połączyć. Cieszę się, że tak mówisz, bo ja też uważam, że, to, że popkultura i takie w ogóle bardzo współczesne atrybuty potrafią być bardzo zdradliwe. Dlatego na przykład ta, nie tylko dlatego, ale między innymi ta książka dzieje się przed ekspansją internetu, bo na przykład internet wydaje mi się takim czymś, co jest bardzo ciężko opisać, bo on się bardzo szybko zmienia i te książki za parę lat będą zupełnie nieaktualne, bo no, ciężko bo to jest... jest prehistoria, no. <laughs> Dokładnie, więc, więc, no wiesz, ułatwiłam sobie to zadanie, bo piszę jednak już o tych rzeczach, które zostały zapamiętane. Ta perspektywa 15 lat, właściwie, prawie, dała mi bezpieczny bufor, więc, więc to było prostsze. Ja też, wiesz, to jest prosty trik pisarski którego ja nie lubię nadużywać, to takie gadżeciarstwo. To jest łatwo sobie wrzucić gadżet do prozy i wszyscy sobie powiedzą. Cała lista rzeczy, które się kojarzą z latami dokładnie, 90. Nie, nie, nie lubię tego. Uważam, że to, jest, że to są tanie chwyty i, i staram się tego unikać. Mnie bardzo fascynują raczej zapomniane, czy zapomniane w takim sensie, że nieużywane, ale wciąż pamiętane gesty. Uczucia, które wyzwalały jakieś sytuacje, teraz. Spajały ludzi też. Dokładnie. Ale też jakby codzienne rytuały, które były wymagane przez przedmioty czy, czy przez sytuacje, których dzisiaj już nie ma. I to mnie interesuje w, w, w takim obrazie wspominanego czasu, w obrazie pamięci. Nie same przedmioty. Przywoływanie wyłącznie przedmiotów jest proste, bo wiadomo, że to wywoła w nas nostalgiczną, emocjonalną reakcję ale niewiele więcej wniesie. A gdy ktoś ci napisze w recenzji albo powie po lekturze, że y, trochę się bawisz też w y, realizm magiczny, to co, odpowiesz? Mm -hmm. Już sobie, już tyle razy na to odpowiedziałam, że odeś, w głowie. Odeś, odeś, mm -hmm. odeślę go do wszystkich moich pozostałych odpowiedzi. Nie, tak całkiem serio, y, no, ten realizm magiczny się przewija wokół mnie już od dawna. Y, ja sama bym się tak nigdy nie określiła. Y, natomiast, jeśli, jeśli jest... Mi, mi ta etykietka nie przeszkadza, jeżeli ona komuś pomaga w lekturze tej książki. O, jaka ładna odpowiedź. Co poczułaś, kiedy napisałaś ostatnie, zresztą świetne i wyjaśniające wszystko, ale oczywiście, że go nie zdadzimy, zdanie w tej książce też ukazujące funkcje, rolę i miejsce głównej bohaterki. To było ów, czy chciałabym więcej jeszcze, ale już trzeba kończyć. To było... Czy to na pewno jest ostatnie zdanie? No Tak, bo ono jest takie niby zamykające, a w sumie otwierające ciąg dalszych historii. Można budować teraz alternatywną, prawda? <laughs> nie, ja w ogóle pamiętam, że ja tej książki nie miałam takiego momentu, kiedy ja miałam poczucie, że ją przestałam pisać. Zresztą to jest to, o czym mówiłeś. Ja do dzisiaj. Mam jakieś sytuacje, gdzie, gdzie pojawiają się we mnie nowe fragmenty, które ja bym mogła dopisać. Oczywiście to się nie wydarzy, ale ciężko jest faktycznie wyjść z tej historii i też proces wydawniczy jest takim procesem, gdzie ten mit ostatniej kropki jest wyłącznie mitem. Według mnie, przynajmniej dla mnie, nie istnieje taki moment, gdzie ja jasno stwierdzam, że skończyłam pisać książkę i po prostu mogę iść na miasto i to świętować. Bo najpierw napisałam ostatnie zdanie, co do którego nie byłam pewna, że będzie ostatnim zdaniem. Ale Potem... właśnie to? Tak, tak. Potem robiłam poprawki, które się. takie swoją własną korektę. Robiłam te poprawki, postawiłam ostatni przecinek, które należało postawić. Potem zrobiłam finalny wydruk, potem wysłałam maila z finalną wersją do redakcji. Potem wysłałam maila z finalną redakcją, z finalną korektą, z finalną adiustacją. Więc ten proces był tak rozciągnięty w czasie, że ja naprawdę nie miałam. Nie miałam nigdy takiego e, poczucia cezury, że ja skończyłam tę książkę pisać i trochę nie wierzę, że, że ktoś naprawdę coś takiego ma. Gdybym miał jeszcze jakoś zachęcić naszych słuchaczy, dlaczego po zimowle warto sięgnąć, chociaż myślę, że to już była cała długa lista, to tak. No proszę uważać na małe lokalne muzea, które w Cykrówce jako filia było. Proszę raczej nie posyłać dzieci do cyrku albo na. Pokazy hochsztapełów, którzy udają, że są magikami, bo to może się potem za człowiekiem latami ciągnąć i prowadzić do niewyjaśnionych sytuacji. To też mamy w Zimowni. No mnóstwo tego jest. Myślę, że co czytelnik to inny rodzaj interpretacji, co też jest w tej książce wspaniałe. I mnóstwo wspomnień, i sięgania do własnych przeżyć, i piękny czas obcowania z dziećkami, i dorastanie. No wszystko tu mamy. Dziękuję bardzo, bardzo miło, że tak to czytasz. Dominika Słowik, autorka Zimowli, była gościem Radia Książki. Rozumiem, że teraz, kiedy książka wyszła w świat, kolejne 7 lat i będzie ciągnąć w Twoich opowieści. Nie, ja teraz postanowiłam sobie, że napiszę coś krótkiego. Krótkiego z krótkimi tekstami, z krótkimi zdaniami. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Trzymam kciuki, żeby było tak samo dobre jak Zimowla. Dziękuję Ci bardzo za spotkanie. Dziękuję bardzo za rozmowę. Radio Książki. Rozmowy o literaturze. Dominika Słowik tak mówiła w Radiu Książki o Zimowli w październiku 2019 roku. A jutro w niedzielę kolejne spotkanie z archiwum Radia Książki, tym razem z Marcinem Kołodziejczykiem. Michał Nogaś, dziękuję. Do usłyszenia. 8:10